Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska i oczywiście mój kanał. I proszę Państwa, energetyka dnia 13.08.2019, wtoreczek. I proszę Państwa, najważniejszy komunikat w dniu dzisiejszym, bo ja dostaję wiele maili, wiele wiadomości, czy właśnie mailowych, czy na moim profilu facebookowym, gdzie Państwo pytacie mnie, kiedy należy zrobić rytuał rumiankowy. Ja jeszcze rytuału rumiankowego nie nagrałam na swoim kanale, ale nagrywałam kiedyś dla Ezo TV, dla domu Ezo, więc generalnie można znaleźć go. Nagram, mam nadzieję, że w wakacje również, aby on był na moim kanale, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast, proszę Państwa, jest to bardzo silny rytuał dla tych wszystkich, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy albo jakichkolwiek środków do godnego życia. I proszę Państwa, ten rytuał należy wykonać w drugi wtorek po nowiu, tak? Czyli proszę Państwa, właśnie dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma pracy, jeżeli ma pracę, to inne rytuały się wykonuje, ale jeżeli ktoś nie ma pracy albo nie może pracować, bo jest chory, a to nie w długach, to dobrze jest dzisiaj wykonać ten rytuał. On jest z rumiankiem, z cytryną, ze szklanką wody. Tak jak mówię, możecie znaleźć na YouTubie go, bo on naprawdę działa cuda. I zachęcam, zapraszam właśnie do zrobienia go dzisiaj. Ale dla wszystkich innych, którzy mają pracę, którzy cieszą się życiem finansowym i uczuciowym, czy będzie dobry dzień? Będzie dobry dzień, szczególnie w sprawach uczuciowych. Dlatego, że dzisiaj, proszę Państwa, oczywiście w dalszym ciągu księżyc rośnie, zbliża się do pełni, za dwa dni pełnia i stąd możemy być troszeczkę poddenerwowani, podekscytowani, ale w związku z tym, że rośnie księżyc, w związku z tym, że z całości mamy szóstkę, również nasza uczuciowość, miłość może wzrastać. I oczywiście, jeżeli nie mamy ukochanej osoby, ta miłość może wzrastać do nas samych, proszę Państwa, i będziemy zmieniali pozytywnie stosunek do samych siebie. Czyli dzisiaj do pracy psychologicznej, energetycznej, żeby pokochać siebie bardziej, jest dobry czas. A jeżeli nie umiecie tego sami zrobić, to w październiku będą warsztaty kochania siebie, więc zachęcam, zapraszam do zatelefonowania do mnie pod numer 608-626-405 i już dzisiaj zapisania się na warsztaty. Ale tak czy inaczej, dzisiaj należy pracować nad miłością w stosunku do siebie, nad byciem w stosunku do siebie łaskawym, chwilami nawet rozpieszczającym, a przede wszystkim nie karzącym, nie wytykającym sobie błędów, do czego nieraz w niektórych godzinach możemy mieć tendencję, szczególnie taki spadek energii może być od godziny 12 do godziny 18, gdzie będzie miała wpływ na nas czwórka z trzynastki, z dnia dzisiejszego, więc możemy być krytyczni. Więc nie bądźmy, rozpieszczajmy siebie, kochajmy siebie. I oczywiście, proszę Państwa, a ktoś powie, co z miłością do drugiego człowieka? Oczywiście przy tej szóstce ta wibracja sprzyja nam właśnie takiemu byciu, przytulaniu się z drugim człowiekiem i może niekoniecznie gadaniu, tylko po prostu byciu razem, razem obejrzeniu na przykład filmu, razem pójściu na zakupy, razem porozmawianiu o czymś, ale niekoniecznie o związku, żeby nie wyciągać jakichś brudów z przeszłości. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, są one dzisiaj neutralne, ani złe, ani dobre, aczkolwiek gdybyśmy chcieli coś kupić dla domu albo dla ukochanej osoby, to nam na pewno sprzyja. Zdrowotnie raczej nic złego nie powinno się dziać. No myślę, że to wszystko już zależy od jakichś takich indywidualnych Państwa wibracji. I kochani, jeszcze na zakończenie karta Tarota na dzisiejszy dzień 13.08.2019, z jaką kartą powinniśmy popracować. Karta Eremita. I teraz tak, Eremita, powiem tak, jak to rezonuje z dzisiejszym dniem? Bym powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy pod wpływem szóstki, to ja bym powiedziała Eremita, który w tarocie jest dziewiątką, który bardzo często symbolizuje osamotnienie, to niestety to nie jest dobrą jak gdyby kartą do właśnie takiego wspólnego bycia z kimś, ale rezonuje na pewno ze zrobieniem porządku w swoim wnętrzu, bo eremita, inaczej pustelnik, mówi zagłębi się w swoje wnętrze, więc jeżeli nie masz jeszcze ukochanej osoby, to się właśnie nie denerwuj, nie wytykaj sobie, tylko poczuj głęboko, zadaj sobie może głęboko pytanie, co jest powodem tego,
że jesteś samotna. Jeżeli nawet masz męża i czujesz się w związku samotna, to też zadaj sobie pytanie, co jest powodem, że czuję się samotna w tym związku. Czy ja powinnam coś w sobie zmienić? Czy może powinnam zasugerować, oczywiście nie nakazując, a sugerując miłością w sercu, coś zmienić w zachowaniu, być może w zainteresowaniu mną, mojego partnera. Więc ja bym powiedziała, karta eremita niełatwa do dzisiejszej energetyki dnia, ale myślę, że tak jak gdyby, jeżeli my popracujemy nad sobą, to naprawdę później wiele rzeczy w naszym życiu takim uczuciowym może się fantastycznie uzdrowić. I kochani, afirmacja na dzień dzisiejszy. Afirmacja na dzień dzisiejszy, jestem odważna i wierzę w siebie. Czyli ta akurat afirmacja bardzo rezonuje z dzisiejszym tematem, o którym mówiłam, kochaniu siebie. Więc proszę Państwa, jestem odważna i wierzę w siebie. Zachęcam, żeby ta afirmacja była na Państwa ustach, nie tylko dzisiejszego dnia. A tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą Państwa obecność na moim kanale i oczywiście zachęcam, zapraszam, abyście byli ze mną codziennie. Do zobaczenia jutro.